Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami czytanie tygodniowe na czas od 26 sierpnia do 1 września. Przygotowałam tym razem talię Tarota Gwiazdy, The Star Tarot. Będzie oczywiście na początku przesłanie anielskie z talii Życie z Aniołami, a do każdego znaku Zodiaku będę jeszcze dodawała kartę przeznaczenia. Tydzień przed nowiem. Zobaczymy, co aniołowie nam tutaj powiedzą na ten tydzień, bo nów mamy 3 września. Jakie przesłanie, jakie wskazówki? Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Jakie przesłanie, jakie wskazówki macie dla nas, aniołowie? Jakie przesłanie, jakie wskazówki na tydzień od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku? Wiara. Wspaniała energia. Jest to karta, która wzywa nas do tego, by mieć zaufanie do życia, zaufanie do prowadzenia, które mamy, prawda? Wspaniała energia, która też przypomina nam, że wiara czyni cuda. Jest też ważną rzeczą, żebyśmy pamiętali o tym, że wiara to są też nasze przekonania. I to nam się dzieje, prawda? Jakie mamy przekonania? Tak to już jest, o tym mówi fizyka kwantowa. Tak po prostu się dzieje. Oczywiście musimy pamiętać też o tym, że na przykład afirmacje wszelkiego rodzaju do tej karty też jest afirmacja. Samo powtarzanie tych afirmacji bez zmiany przekonań może po prostu nie, no, jakby to powiedzieć, te cuda mogą się nie zadziać. Dlatego ważną rzeczą jest, żeby też pracować nad zmianą swoich przekonań. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, powiedzmy, związku, to musimy zmienić przekonanie na przykład, że faceci czy kobiety są takie czy takie w negatywie, prawda? I tutaj stworzyć nowy pozytywny wzorzec tego przekonania, prawda? Tak samo jeśli chodzi o pieniądze, jeśli myślimy, chcemy mieć przepływ finansowy i tak dalej i mieć pieniądze, jak to się mówi, prosperity, no to nie możemy myśleć, że pieniądze są brudne, a ten, kto jest bogaty, to na pewno nakradł. Więc tutaj to wszystko się na to składa. My musimy zmienić swoje myślenie na ten temat, swoje przekonania i nawyki też życiowe, więc też o tym warto, po prostu warto pamiętać, każda zmiana, za każdą zmianą idzie też zmiana naszych przekonań. Ale przeczytajmy, co tutaj w tej książeczce jest na ten temat napisane. Już momencik. Wiara jest boską siłą, która tworzy rzeczywistość tego świata. Dokładnie tak. Bądźmy w wierze i idźmy naprzód. Anioły teraz otaczają nas specjalnym wsparciem i opieką, ponieważ wierzą w nas całkowicie. Nigdy nie poddawajmy się i nie rezygnujmy. Jesteśmy Bożymi dziećmi i Boża moc jest w nas. Wiara czyni cuda i jest pierwszym krokiem ku pewności. Wierzmy w siebie i swoją doskonałość. Nauczyliśmy się doświadczać tego, co materialne. Chcemy mierzyć, ważyć. Dlaczego tak bardzo chcemy się ograniczać? Bóg dał nam możliwość wyboru. Możemy wierzyć lub nie, ale sami podjęliśmy decyzję o życiu, które prowadzimy. Nie targujmy się z Bogiem o dowody. Nie tłumaczmy tego, czego doświadczamy w swoim życiu jedynie przypadkiem. Wiara to cudowny dar pewności. Bądźmy czyści w swoim sercu i cieszmy się nim. Afirmacja. Jesteśmy boskimi istotami, pełnymi wiary i miłości. Doświadczamy pewności w swoim życiu. O co chodzi z tą pewnością? To są właśnie, tą pewność dają nam nasze przekonania.
jeśli naszą pewnością jest, są przekonania w negatywie, to też będzie nam tak dane. Też tak będzie, też tak się u was zadzieje po prostu. Więc ważną rzeczą jest, żeby nasze przekonania oczyszczały się, żeby stawały się jasne, żeby ta wiara, w którą będziemy pokładać w te przekonania, prawda, żeby szła, żeby po prostu właśnie graniczyła z pewnością i żeby te przekonania właśnie nas wzbogacały, a nie ograniczały, tak jak tutaj była mowa. No. Bardzo ciekawa energia na ten tydzień. Ja myślę, że u niektórych osób to może też się łączyć właśnie z taką opcją, żeby w tym tygodniu przyjrzeć się temu, w co tak naprawdę wierzę, jakie są moje przekonania, jakie wzorce powtarzam, bo zawsze tak było, a może trzeba coś zaktualizować, może trzeba się zastanowić, czy naprawdę jest sens dalej wierzyć w to, bo moje doświadczenia już wskazują, że to się zdezaktualizowało, prawda? No. Oczywiście tutaj nie chodzi wiara jako religia, prawda? Ale też sprawy związane z różnego typu wierzeniami tak zwanymi też tutaj mogą wchodzić w grę, gdzie trzeba by się po prostu zastanowić, jakie jest twoje doświadczenie w związku z wiarą, tak szeroko pojętą w sensie wierzeń religijnych, prawda? Więc też tutaj warto będzie o tym w tym tygodniu pomyśleć. Zobaczymy, jak się to, kochani, przejawi w tym tygodniu w naszych czytaniach. Będziemy zaczynać od Panny. Kochane Panny, które mają urodziny w tym tygodniu, ja wam życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, miłości, zdrowia, spełnienia, spełniajcie swoje marzenia, rozwijajcie się, też wam życzę rozwoju świadomości, bo to jest niezwykle ważne, byśmy się rozwijali. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, kochane panny. No i zobaczmy teraz, co pokaże się dla wszystkich panien na tydzień. Tydzień od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku. Panny. 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. Sprawiedliwość. Dziewiątka kielichów. I sąd ostateczny. Piękne energie u panien. Jaka rada? Kapłan. Ależ macie mocne energie, kochane panny. Jeszcze dziewiątka denarów. Dużo szczęścia. Dużo szczęścia do was idzie. Tutaj jakaś dobra karma się u was odpala, że tak to kolokwialnie powiem. Ale też jakieś rzeczy, które do tej pory na przykład was blokowały, tu właśnie się odblokowują. Może też właśnie wasza wiara, tak jak była mowa tutaj przed chwileczką, patrzyłam kartę anielską na ten tydzień. Właśnie ta energia wiary, energia przekonań naszych. Tu ważną rzeczą jest, żebyście w tym tygodniu zwróciły uwagę, tak jakby położyły na szali te wasze przekonania, których już nie chcecie i dokonały konkretnego wyboru, podjęły decyzję, że na przykład już od dziś nie będę się martwić, nie będę się zamartwiać ciągle czymś. Jak tylko mi przyjdzie do głowy zamartwianie się, to od razu powiem do widzenia. Nie myślę o tym. Myśli można wybierać. Naprawdę. Spróbujcie. Zwróćcie na to uwagę. A dzięki temu rozpościera się przed wami tutaj bardzo, bardzo dobry czas. Dziewiątka kielichów, karta spełnionych marzeń. Naprawdę macie szansę tutaj, dzięki tej waszej wierze, jak to się mówi, wiara czyni cuda. Właśnie macie szansę na ten cud, kochane panny. Bardzo macie dobre tutaj energie i do tego, zwłaszcza dla tych panien na przykład, które potrzebowały
na przykład wyzdrowienia, potrzebowałyby jakaś sytuacja się oczyściła, żeby naprawdę poczuć takie spełnienie, żeby poczuć też takie poczucie, dziewiątka denarów to jest też taka energia, gdzie czujemy się po prostu bardzo, bardzo dobrze, w sensie poczucia bezpieczeństwa, mamy okazję na przykład być może gdzieś wyjechać, żeby odpocząć, żeby no, wydać te nasze pieniążki szczęśliwie zarobione, prawda? Też, bo dziewiątka denarów taka właśnie jest, szukamy takiego świętego spokoju, komfortu też, ale to wszystko, co się dzieje, bo to też może być dla niektórych, to też może być taka świadomość, że jestem bezpieczna, bezpieczny, niezależna, niezależny, czuję się dobrze, więc to w tym kierunku idzie. Jeszcze pod spodem macie rydwan, więc niektóre panny rzeczywiście mogą gdzieś podróżować, może jeszcze właśnie ta końcówka wakacji dla niektórych pani. Oczywiście to jest czytanie ogólne, więc nie będzie to, że wszystkie panny w tym tygodniu będą podróżować. Dla jednych mogą to być podróże takie sensu stricte, a dla innych może to być bycie w jakiejś drodze po prostu życiowej, ale bardzo szczęśliwej. Macie szansę tutaj właśnie na powrót do tego, co lubicie, co kochacie, lub kogoś, kogo lubicie lub kochacie. Podjąć decyzję też w związku z tym. Bardzo możliwe, że niektóre osoby będą się decydowały na jakieś związki, spełnienia marzeń, podejmą jakieś ważne decyzje i naprawdę z tym się poczują jak takie, jakby to powiedzieć, takie leciutkie, takie właśnie w karcie energii sądu ostatecznego jest taka energia właśnie taka trochę ulotna, ale bardzo taka świeża, radosna, więc bardzo, bardzo taki ciekawy czas. Tu jakieś trudy, jakieś trudności po prostu się rozwieją u was. I radę macie kartę kapłana. No, ciekawa bardzo karta tutaj na tej pozycji, bo po pierwsze może to mówić, że być może ktoś wam po prostu dobrze doradzi, co zrobić, żeby być może tutaj podjąć jakieś właściwe decyzje, bo karta kapłana też może być, ale dla mnie ta karta bardzo często mówi: słuchaj swojego wyższego ja, słuchaj tego wewnętrznego głosu, tej pieśni, która idzie z twojego serca, z twojej duszy, można tak powiedzieć, prawda? Tam jest to przesłanie właśnie płynące gdzieś tam, nazwijmy to, z góry, prawda? I wtedy następuje takie, można powiedzieć, takie błogosławieństwo, następuje taki moment, że czujemy, że mamy tę opiekę sił wyższych nad sobą, że wszystko się dzieje w odpowiednim czasie. W ogóle ten tydzień możecie taki właśnie mieć, że możecie czuć, że wszystko się dzieje tak jak trzeba, wszystko się dzieje zgodnie z moim najwyższym dobrem, czuję się wspaniale, czuję się dobrze. Oczywiście bierzcie pod uwagę jedną rzecz, że ważne jest to, w co będziecie wierzyć. Jeśli będziecie wierzyć na przykład, że no nie wiadomo, zobaczymy, czy się, tak jak czasami ktoś pisze, oby się spełniło, to ja zawsze mam takie wrażenie, że ktoś mówi, oby się spełniło. Zawsze mnie to jakoś tak trochę śmieszy. W każdym razie ważną rzeczą jest też, żeby mieć odpowiednie przekonania. To, co mówiłam, jak omawiałam tę kartę. Wróćcie sobie do tego czytania na początku, gdzie opisuję kartę anielską. To jest niezwykle ważne, żeby właśnie to, o czym marzymy, żeby ta wiara, żeby to spełnienie w dziewiątce kielichów, która się pojawiła tutaj, żeby to po prostu do was przyszło. Żeby stało się to, wyświetliło się to w waszym, nazwijmy to, życiu, a niektórzy mówią w hologramie. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. A nie, wyciągnęłam wam jeszcze karty przeznaczenia. No zobaczmy, co tutaj karta przeznaczenia nam dorzuci do tego. Czy będzie potwierdzenie, czy ostrzeżenie. Co dla panien? Potrzebujesz więcej czasu. I ja myślę tutaj, kochane panny, że to jest taka informacja dla was odnośnie waszych przekonań. Czasami ludzie mówią sobie tak, ach, żeby na przykład coś tam zrobić, to muszę mieć tutaj więcej czasu. Że to potrwa. Ja powiem tak, potrwa,
Jak będziesz tak myśleć, to tak właśnie potrwa. Jak będziesz kładł wiarę w to, że to musi potrwać, to potrwa. Tak jak kiedyś, pamiętam, czytałam taką anegdotę o mistrzach Zen, gdzie uczeń pyta mistrza: mistrzu, a ile czasu potrzebuje czekać na oświecenie? A mistrz do niego: jak chcesz czekać, to długo. Także wiecie, to jest iluzja. Ja myślę, że to jest tutaj, nie pokazuje się, że wy tutaj potrzebujecie więcej czasu. Nieprawda. Nie, tutaj to już może być w każdej chwili. Kwestia jest tego, że tutaj głównym przekonaniem może być to, że zbytnio wierzysz w czas, czas linearny, że za bardzo przykuwasz uwagę do wszelkich miar i tak dalej, a za mało wierzysz w cuda, za mało wierzysz w swoją sprawczość. Mniej przekonań, więcej wiary. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, kochane panny. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Wagi. Kochane wagi, co tutaj dla was na czas od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku. Wagi. Co dla naszych kochanych wag 24 sierpnia, 1 września 2024 roku. Dwójka mieczy, 8 denarów i as mieczy. Okej. Jaka rada? Karta wisielca. I siódemka mieczy z przełożenia. No dobrze, zobaczmy, co macie z kart przeznaczenia. Co dla wag? Poczuj sercem. Poczuj sercem. No to to jest, kochani, to jest ta wiara, o której też jest tutaj mowa, bo tam właśnie wierzymy. Mówi się: wierzę całym sercem, ufam całym sercem. Więc tu ważną rzeczą jest poczucie sercem, czyli też poprzez pryzmat praw serca. Tak bym to tutaj widziała, poprzez pryzmat praw serca. Wtedy twoje sprawy ruszą, ale bym też powiedziała tutaj u was, żebyście się za bardzo, kochane wagi, nie spieszyły ze swoimi sprawami w tym tygodniu. Dlaczego o tym mówię? Bo tutaj u was to ruszy, na pewno, bo na początku mamy dwójkę mieczy, która też może właśnie wskazuje zazwyczaj na taki moment, gdzie karty mówią: poczekaj, spokojnie, ale też trzeba będzie podjąć jakieś być może decyzje, trzeba się będzie zastanowić chwilę, siąść, jak to się mówi, wokół cyklonu, prawda, i przemyśleć różne sprawy. Wręcz bym powiedziała, że to jest nakazane, żeby tutaj przemyśleć, bo mamy kartę wisielca jako radę, a wisielec właśnie mówi: spokojnie, nie spiesz się, poczekaj, aż sprawy dojrzeją, aż sytuacja, która w tym tygodniu będzie dla ciebie ważna, aż się wykrystalizuje, prawda? Aż zrozumiesz być może. Też jest to karta, która mówi: spójrz na to z innej perspektywy. Może właśnie spójrz na sytuację z perspektywy serca. Do tej pory w jakiejś sprawie mogłaś, kochana wago, troszeczkę tak chodzić na paluszkach, kręcić się i szukać jakiegoś rozwiązania. Może też próbowałaś jakichś działań takich troszeczkę na skróty, kombinować coś, tak, ale to chyba nie przynosiło efektu i myślę, że zaprowadzi cię to, albo już zaprowadziło do takiego momentu: no to ja już nie wiem, co robić, muszę chwilę się zastanowić. I w momencie, gdy spojrzysz na wszystko właśnie z innej perspektywy i troszeczkę wyluzujesz, a zajmiesz się rzetelnie tym, co masz do zrobienia, bardzo takimi konkretami, to ta odpowiedź do ciebie przyjdzie i być może
Czyli tak, być może albo ktoś się odezwie, ktoś na kogo czekasz, albo dostaniesz jakąś informację, czy jakiś list, czy coś, gdzie otworzy się, tak jak ktoś mówi, bramka i po prostu będziesz mógł iść dalej do przodu, realizować swoje jakieś tam marzenia, pragnienia i tak dalej, prawda? Albo też as mieczy może tutaj wskazywać na to, że sam wpadniesz na jakiś pomysł, że nagle po prostu coś zrozumiesz. Ale żeby to zrozumieć, to mam tutaj takie poczucie, że potrzeba po prostu tego czasu. Ale to nie może być taki czas, że takie czekanie, wiecie, no bo w pewnym sensie karta wisielca może mówić o jakimś tumiwisizmie, nie, prawda? Ale 8 denarów razem z tą kartą bardziej mówi mi, że może trzeba będzie robić swoje, poświęcić coś tam jeszcze, żeby móc finalnie pójść dalej, zrobić ten taki duży krok do przodu poprzez głębokie zrozumienie tego. Może też tak być, że niektóre osoby jeszcze w tym tygodniu na przykład będą musiały pracować gdzieś, a od 1 września już będą mogły sobie wskoczyć do nowej pracy. Na przykład też to może w ten sposób się też tłumaczyć, prawda? Że możecie szukać, może ktoś będzie chciał gdzieś wyjechać i czeka tylko na jakieś dane, na jakieś takie, no, taką otwartą bramkę po prostu. Więc też w ten sposób. Ważną informacją dla Was jest tutaj, żebyście to poczuły sercem, to co się dzieje. Żebyście nie tylko kalkulowały, nie tylko właśnie próbowały coś wykombinować, ale raczej bardziej poczuć i zawierzyć tutaj. Wróćcie do czytania na początku filmu, tam dosłownie 2 minutki mówię na temat karty anielskiej. To jest takim dopełnieniem tego wszystkiego. Ważną rzeczą jest tutaj w tym tygodniu rzetelna Wasza praca. Co trzeba zrobić, to trzeba będzie po prostu i tak zrobić. Pozdrawiam serdecznie, kochane wagi. Niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Skorpiony. Co dla naszych kochanych skorpionków? Jakie energie, jakie potencjały dla Was, kochane skorpiony, na czas od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku. Co dla naszych skorpionów? Co dla naszych skorpionów? 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. Król denarów, 10 kielichów i kapłan. Jaka rada? 9 buław. A z przełożenia mamy 10 buław. No. Mam takie wrażenie, że tutaj jakieś Wasze wysiłki, które w ostatnim czasie były, no, przez Was, szłyście w jakimś konkretnym kierunku i te wysiłki w tym tygodniu będą dla Was wynagrodzone. To, na co czekałyście, będzie to spełnienie, będzie to spełnienie. Teraz zobaczmy, co jeszcze tutaj się pokaże z talii przeznaczenia dla skorpionów. Myśl pozytywnie, dokładnie. To jest tutaj, kochani, bardzo ważne i też wiąże się z energią anielską. Wróćcie sobie koniecznie do czytania anielskiego na początku filmu, bo tam właśnie bardzo wiele mówię na ten temat, na temat właśnie pozytywnego myślenia, ale tutaj nie chodzi o takie życzeniowe, zwykłe pozytywne myślenie, tylko zwrócenie uwagi na to, jak wiele przekonań mamy w sobie, które właśnie tej pozytywności gdzieś tam nie mają i to jest do zmiany. Dlatego tak ważne jest, żeby nastawić się na to pozytywne myślenie. No i powiem Wam tak, siły macie mnóstwo. W tym tygodniu będziecie mieć mnóstwo siły i z siłą wchodzicie tutaj. Zobaczcie, to jest siła niedźwiedzia. Ja tę kartę w tej talii czytam jednoznacznie jako naprawdę wielką moc. I w tym tygodniu z tą mocą będziecie mieć do czynienia. Poza tym są 2 dziesiątki.
prawda? Więc ta wasza determinacja, zresztą ta determinacja też pokazuje się jako rada dla was, jest 9 buław. A 9 buław mówi właśnie: bądź zdeterminowany, wytrwały w tym, co robisz. Pokaż całą swoją siłę, całą swoją energię, żeby też pokazać, jak poważnie traktujesz swoje sprawy. I to, co będzie przez was właśnie w taki sposób pokazane światu, to właśnie będzie się, kochane skorpiony, w waszym życiu przejawiać i będziecie miały po prostu co świętować. Jest 10 kielichów, więc dla niektórych skorpionów może to być czas spędzony wśród osób, które są dla was ważne, które kochacie, prawda? Rodzina, znajomi, wspólnota jakaś, naprawdę bardzo, bardzo piękne energie. Oczywiście mogą też być to jakieś okoliczności konkretne, może ktoś będzie miał jakieś urodziny, imieniny, czy po prostu taki bardzo miły czas wspólnie spędzony. Król denarów, też energia cudowna dla was. Oczywiście królem denarów może być ktoś tutaj dla was, ktoś, kto będzie, no w pewnym sensie może dawać wam takie poczucie bezpieczeństwa, ale dla niektórych skorpionów to możecie być wy, po prostu wy, że ważne jest, żebyście uwierzyły w siebie, w swoją moc, w swoją energię uzdrawiającą wszystko dookoła. To jest też ta energia wiary, to jest też to co aniołowie do nas mówią. No i jest jeszcze karta kapłana na koniec, więc to wszystko, co w tym tygodniu dla was się wydarzy, mam takie poczucie, że jeszcze bardziej zostanie to, po prostu zostanie to na dłużej, zostanie to, na, jak to się mówi w cudzysłowie, na zawsze, prawda? Będzie trwałe. Więc zwróćcie uwagę, co będziecie w tym tygodniu robić, jak będziecie myśleć, zwróćcie uwagę, na czym wam zależy, za czym stoicie murem po prostu, bo to jest tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz, co jest waszą wiarą, w co wierzycie. W sensie tutaj mówię, jeśli chodzi o wasze przekonania, o to, co chcecie, by w waszym życiu było, jakie osoby chcecie, żeby w waszym życiu były, co chcecie robić. Tu to jest tydzień na prawdziwe pokazanie życiu: tak, tego chcę, to jest moje życie, to jest moja prawda. I to wszystko, co ustanowicie tak jakby właśnie w tym tygodniu, będzie trwałe. Tak to czuję, więc zwróćcie uwagę, żeby żadna negatywna myśl, żadne negatywne przekonania tutaj nie były hołdowane, nie były pokazywane, nie były waszym udziałem, bo to też wtedy może zostać. Także wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, kochane skorpiony, wspaniałego, wspaniałego tygodnia. Strzelce. Co dla naszych kochanych strzelców? Jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku. Co dla was, kochane strzelce? Strzelce, 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. Król buław, 10 mieczy i trójka mieczy. Jaka rada? 10 kielichów z przełożenia. Król mieczy. Okej. I zobaczmy jeszcze. I zobaczmy jeszcze, co tutaj się pokaże dla was, kochane strzelce, z kart przeznaczenia. Na wszystko przychodzi odpowiedni czas. Okej, czyli tutaj mogą być jakieś sytuacje,
które mogą się pojawić w tym tygodniu, jakieś takie sytuacje, które gdzieś w jakiś sposób będziecie może chciały przyspieszać. Coś tutaj może nie do końca pójść tak, jakbyście chciały. Ja myślę, że też ważną rzeczą w tym tygodniu, kochane strzelce, jest, jakby to powiedzieć, uświadomienie sobie, że jakie macie po prostu przekonania odnośnie sytuacji, które w waszym życiu się dzieją, czyli w momencie, jak się pojawiają jakieś rzeczy, które nie do końca na przykład wam pasują, czyli umawiacie się, ktoś na przykład nie przychodzi na odpowiednią chwilę, coś się pojawia nie tak, jakbyście chciały, coś nie dochodzi do skutku na przykład. Też tak może tutaj w tym tygodniu być. Ja myślę, że tu jest moment na zmianę przekonań odnośnie tego typu sytuacji. Mam takie poczucie, że coś tutaj, jakiś schemat macie szansę po prostu zakończyć, jakiegoś specyficznego sposobu myślenia, może jakiegoś martwienia się, może jakiegoś bycia rozgoryczonym, że coś się dzieje nie tak, jakbym chciała, albo nie w tym momencie, jakbym chciał. Dlaczego o tym mówię? Bo trójka mieczy zazwyczaj właśnie jest to taka energia, gdzie musimy trochę ponarzekać, często się czujemy po prostu rozczarowani, prawda? Że no, nie wyszło to, jakbym chciał. Ale ważną energią tutaj jest dziesiątka kielichów, która jest tutaj, przychodzi jako rada, prawda? A dziesiątka kielichów mówi: spójrz szerzej na to wszystko, zobacz, jak wiele rzeczy masz, bądź wdzięczny za to, co masz. Skup się w momencie, gdy dochodzi do czegoś, co na przykład tobie nie pasuje po prostu, że chciałbyś coś przyspieszyć, że gdzieś z jakiegoś powodu jesteś rozczarowany, że na przykład, nie wiem, pociąg uciekł, albo że coś tam, ktoś obiecał, że przyjedzie, a nie przyjedzie, na przykład też tego typu rzeczy. Tu ważną rzeczą jest, żeby nie robić z tego dramatu, żeby nie robić z tego tragedii, żeby po prostu opanować swoją ognistą energię w tym momencie, ale też nie przechodzić do tego wszystkiego właśnie z poziomu, że tobie się coś stało, że jesteś ofiarą czegoś. Nie. Tu ważną rzeczą jest, żeby zobaczyć, jak wiele rzeczy masz, za które jesteś wdzięczny, i na tym się skupić. Wtedy, podwyższając swoje wibracje, możesz po prostu dokonać cudów. Wiara czyni cuda. Pamiętajcie o tym, że w tym momencie, w tym tygodniu możecie uczyć się właśnie tego, że wiara czyni cuda, że nawet w sytuacjach, które wydają się z góry spisane na niepowodzenie z jakiegoś powodu, bo coś tam się nie udało na przykład, bo nie przyszedł odpowiedni czas na przykład, nie? To wasza wiara i wejście na wysokie wibracje bardziej was przeniesie do takiej, nazwijmy to, linii czasowej, w której te rzeczy mogą się zrealizować, niż jakieś narzekanie, niż negatywne myślenie, niż wchodzenie właśnie w poczucie bycia ofiarą. Więc na to zwróćcie uwagę, że różne wiadomości można przyjmować po prostu dużo lepiej, z większą, po prostu z miłością, z sercem, niekoniecznie właśnie przez umysł. Miecze, trójka mieczy, to nie jest tak naprawdę zranione serce, to jest wyobrażenie, jak bardzo jesteśmy zranieni, to jest myślenie na ten temat, och, jak to się coś tam nie udało, prawda? A dziesiątka kielichów właśnie jest to portal serca, jest to energia, która tak jakby skłania nas do tego, by spojrzeć na wszystko właśnie z tej wyższej perspektywy, z perspektywy właśnie serca, miłości, z perspektywy wiary, zaufania do życia, że skoro tak się dzieje, to się wszystko dzieje zgodnie z moim najwyższym dobrem, prawda? No i oczywiście też dziesiątka kielichów to po prostu w tym momencie szukaj bliskości osób, które są przy tobie jako tak zwane bliskie osoby, czyli rodzina czy przyjaciele, osoby, które otoczą cię właśnie taką opieką i dadzą ci dobrą energię też, prawda? Więc cokolwiek by się tutaj nie działo dla was, kochane strzelce, to
macie szansę w tym tygodniu naprawdę pewne sprawy po prostu przepracować. Zwłaszcza, że też macie tutaj króla mieczy z przełożenia i ja bym tutaj brała pod uwagę jedną taką rzecz, że na coś miałyście być może wykalkulowaną nadzieję, że coś tam będzie, a tu się może okazać, że niekoniecznie, więc ten tydzień taki właśnie może być, ale też dzięki temu możecie pewne rzeczy, jak ja to mówię, przepracować i tak naprawdę wyjść z tego tygodnia z takim doświadczeniem, z taką energią, która przyniesie wam tylko same korzyści. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, kochane strzelce. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Koziorożce. Co dla koziołków? 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. Co dla naszych kochanych koziołków? 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. Koziorożce, 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. 9 buław, 9 denarów i piątka kielichów i as denarów jako rada. I mag z przełożenia. Ok. I zobaczmy jeszcze, co tutaj u was się pokaże. Kochane koziołki z kart przeznaczenia. Myśl pozytywnie. Okej, okay. Dzisiaj ta karta już była, ktoś miał tę kartę. Kochane koziorożce, to jest bardzo, bardzo ważne, żebyście w tym tygodniu uświadomiły sobie, bo mamy tydzień związany właśnie z wiarą. Wiara czyni cuda, prawda? A na to składa się, czyli nasza wiara jest budowana przez nasze przekonania, a nasze przekonania są budowane przez nasze myśli. Więc ważną rzeczą jest, o czym myślisz, w jaki sposób funkcjonujesz, prawda? Też myślenie, pozytywne myślenie. Tutaj nie chodzi o takie właśnie, że tylko sobie pozytywnie pomyślę, prawda, i już będzie dobrze. Nie. Tutaj chodzi o to, żeby świadomie zmieniać, właśnie poprzez pozytywne myślenie, zmieniać, aktualizować swoje przekonania. Bo być może to, co powtarzała twoja mama, czy tata, czy ktoś tam, brat, siostra, czy koleżanka, czy ktoś, to być może, a ty to przyjęłaś, prawda, to może tak być, że to już jest nieaktualne, że ty już tak nie myślisz. Bardzo często można to zauważyć na temat w sytuacjach, gdy na przykład powtarzamy jakieś przysłowia czy coś tam. Zwróćcie uwagę, że bardzo często to są bzdury, które powtarzane, to jest słowo. Słowa mają swoją moc, a myśli też mają swoją moc. Więc zwróćcie na to uwagę w tym tygodniu, żeby wasze myślenie szło w dobrą stronę. Zwłaszcza, że radą na ten tydzień jest as denarów. A to jest karta, która mówi o nowym początku. Jest to karta, która mówi: zacznij od nowa. Doprowadź sprawy do końca i zacznij od nowa. Już nie oglądaj się za siebie. Podsumuj pewne rzeczy i przyjmij nową szansę, nową możliwość jako pewien taki właśnie nowy start, coś takiego świeżego, jako nagrodę też za to, co do tej pory było zrobione. Może to się wiązać właśnie też z tym, że to jest 1 września, czyli niedziela, to jest 2 dni przed nowiem, bo 3 września mamy nów, więc tutaj ten czas taki właśnie u was może się właśnie pokazywać, taki właśnie takie czytanie przednowiowe gdzieś tam może się tutaj u was pokazywać, kochane koziołki, po to, żeby wam tak jakby uzmysłowić, jak wielką moc w sobie
macie, żeby właśnie czarować, żeby wykorzystywać te pozytywne energie do tworzenia swojej rzeczywistości. Mag tworzy swoją rzeczywistość. On ma moc twórczą. Stwórczą, prawda? To jest bardzo, bardzo ważne, żebyście miały tego świadomość, kochane koziorożce, bo coś nowego po prostu tutaj ma szansę w waszym życiu się zadziać. As denarów jako as jedynka, mag, karta numer jeden, wielkich arkan. Idą rzeczy nowe, ale żeby to mogło nadejść, musicie do końca dociągnąć jakieś zobowiązania, jakieś stare rzeczy. Dziewiątka buław jest to no, takie działanie, wiecie, wytrwałe bardzo. To taka determinacja. Tutaj trzeba się postarać po prostu. Ale też dziewiątka denarów mówi o tym, że to wam da niezależność i też poczucie takiej swobody właśnie, takiego komfortu. Być może będziecie mogły coś sobie kupić lub gdzieś pojechać, prawda, na sam koniec w tym tygodniu, czy po prostu korzystać z tego, co ciężko wypracowałyście. Pamiętajcie jednak, bo mamy tutaj też piątkę kielichów, która może wskazywać, że niektóre koziorożce mogą w pewnym sensie trochę żałować tego, co było, że tu się coś kończy, coś się zaczyna, prawda? Więc ważną rzeczą, ta karta, mam takie poczucie, że ona tutaj jest tak jakby taką przestrogą dla was, żebyście po prostu nie patrzyły za długo. Owszem, popatrzeć trzeba, ale żeby nie patrzeć za długo za tym, co było, tylko żeby jak najszybciej odwrócić się już tutaj, tak jak ta osoba, prawda, że ona patrzy na to, co tutaj, prawda, a tutaj się trzeba odwrócić już w nową stronę, w stronę tego właśnie asa. W tę stronę trzeba się odwrócić i już tu tworzyć. Tutaj, zobaczcie, ten czerwony motyl jest też tutaj. To jest właśnie ten kierunek, ten nowy początek, który do was idzie. Także ważne jest, żeby tutaj nie wchodzić w jakieś smuteczki, w jakieś historie. Jeszcze sobie dołożę do tej piątki kielichów jedną kartę. Zobaczę, w jakim kontekście tutaj jeszcze ta piątka mogła się pojawić. Karta kapłana, no to jest, jak ta karta się pojawia przy piątce, to zawsze mówisz, że coś, to zawsze sobie myślę, że masz coś do przepracowania, że tutaj jakaś lekcja cię po prostu czeka i ważną rzeczą jest, żeby po staremu nie wchodzić w jakąś melancholię, nie wchodzić w jakieś myślenie, że coś się kończy, tylko właśnie myśleć już bardziej na tym, że coś się zaczyna. I też, jeżeli jakikolwiek z twojej strony będzie jakieś wyobrażenie, że coś jest trudne, że nie jest ci łatwo myśleć pozytywnie, to karta kapłana też może mówić: proś siły wyższe, proś swoje źródło, wyższe ja, aniołów, czy być może kogoś, kogo tutaj ten kapłan może sygnalizować, czyli na przykład jakąś osobę, która dla ciebie jest autorytetem, która może właśnie w takim momencie doradzić ci lub powiedzieć czasami jedno słowo klucz, dzięki któremu bardziej poczujesz i lżej będzie ci przejść po prostu dalej, przejść do tych nowych rzeczy. Pamiętajcie, że podstawową energią w tym tygodniu jest wiara, bo wiara czyni cuda. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, kochane koziołki. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Wodniki. Co dla naszych kochanych wodników? Jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku? Co dla naszych kochanych wodników? Wodniki, 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. Ósemka mieczy, rycerz denarów,
i dwójka miecz. Jaka rada dla wodników? 10 kielichów. Ok, i z przełożenia król mieczy, wasz król. Wasz król. Zobaczmy jeszcze, co tutaj dla was się pokaże. Co dla wodników? Przyjdzie uzdrowienie. I powiem, kochane wodniki, dla was taki moment. Ja myślę, że ten tydzień w ogóle dla wodników nie będzie czasem jakiejś dużej ekspansji. Będzie raczej jakąś pracą nad sobą, spokojną pracą, pracą nad uzdrowieniem siebie, uzdrowieniem jakiejś sytuacji, może jakiegoś sposobu myślenia, może też u was tutaj właśnie sprawy związane z tym, jak wygląda wasze spojrzenie na życie, na to, w co wierzycie, jakie jest tutaj wasze, jak to się mówi, oprogramowanie w tej kwestii. Tu niektóre rzeczy trzeba będzie po prostu ustanowić na nowo, dlatego przychodzi tutaj energia uzdrowienia. Zastanowić się, czym się ograniczam, z jakiego powodu się ograniczam też, jeśli chodzi o jakieś sprawy, o rozkwit. Myślę, że ta energia uzdrowienia też może do was iść. Tutaj wasz król mówi o tym, żeby się wznieść ponad wszystko, żeby zobaczyć z wyższej perspektywy. Myślę, że tu, biorąc pod uwagę, że macie dwójkę mieczy, może być potrzebne jakieś głębsze zrozumienie, może na chwilę właśnie zatrzymanie się na zasadzie właśnie przemyślenia po to, żeby wykluła się z tego jakaś decyzja, prawda? I też mam takie poczucie, że w tym tygodniu mniej będziecie robić. Bardziej właśnie tak jak rycerz denarów, który jest tym najwolniejszym z rycerzy. On idzie krok po kroku i obserwuje, co się dookoła dzieje. Próbuje rozpoznać też sytuację. Prawda? Ale też jest to energia uzdrawiania. To jest to uzdrowienie tutaj przychodzi krok po kroku. Tutaj nie bez powodu są też te wspaniałe kryształy. Ósemka mieczy, która jest na początku, pokazuje jakąś sytuację, w której może to być coś u każdego wodnika w inną stronę, czy inna sfera. U kogoś może to być jakaś relacja, u innych osób mogą to być jakieś sprawy zawodowe. Też jakiś sposób życia ogólnie szerzej, tak patrząc, prawda, u innych osób, u innych wodników. Ale mam takie poczucie, że macie szansę w tym tygodniu zrozumieć, co jest waszym prawdziwym takim ograniczeniem, przez co blokujecie sobie drogę do przodu, przez jaki sposób myślenia blokujecie sobie drogę do przodu. I mam takie wrażenie, że tutaj nastąpi to uzdrowienie, że przyjdzie właśnie u was to uzdrowienie. Też bym powiedziała, wyjście z takiego myślenia, jakby to powiedzieć, z takiego poczucia, że cokolwiek nie pomyślę, to nic nie wymyślę, bo czasami tak właśnie jest, w ósemce mieczy bardzo często tak jest, że człowiek ma takie wrażenie, że już nic nie wie, że głupi jestem, no tak czasami tak się mówi, głupi jestem, prawda, ale to jest nieprawda, to jest, kochani, nieprawda, bo to są być może też, tak jak tutaj przy energii wiary, być może to są ograniczenia, które gdzieś kiedyś ktoś na przykład ci powiedział, że gdzieś kiedyś coś zrozumiałeś, że to tak ma być, a to jest nieprawda. W tym tygodniu to uzdrowienie do was przyjdzie i radą jest tutaj dziesiątka kielichów. Przede wszystkim ważną rzeczą jest, żeby za bardzo się nie zamykać też samemu w sobie, mimo wszystko, bo dziesiątka kielichów to jest bycie wśród ludzi, którzy ciebie kochają po prostu, prawda? To też jest otwieranie się na wspólnoty, na ludzi, którzy myślą podobnie jak ty, którzy są przy tobie lub mogą być przy tobie, jeśli na to pozwolisz, prawda? I to jest też otworzenie siebie
otworzenie siebie na najwyższe dobro, na najwyższe spełnienie. Właśnie to jest też wdzięczność za rzeczy, które już mamy. Takie właśnie kultywowanie tej wdzięczności, codziennej wdzięczności. To też jest tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz, bo bardzo często szukamy tysiąca rozwiązań i nie wiemy, co mamy zrobić i coś tam i już jesteśmy zmęczeni tym wszystkim i mamy wrażenie, że nigdy się to nie skończy, a tak naprawdę w momencie, gdy zaczynamy się rozglądać na to, co mamy i zaczynamy wchodzić w energię wdzięczności, to wchodzimy w taki poziom energii, w którym zaczynają się dziać cuda. W tym momencie, jak zaczynamy widzieć, za ile rzeczy jesteśmy wdzięczni, za najdrobniejsze rzeczy. Naprawdę codziennie wymieniać przynajmniej 10 rzeczy, za które jestem wdzięczna, wdzięczny. To zrozumienie przyniesie dla wielu osób właśnie taką tak potrzebną wiarę, nadzieję na lepsze, ale też dzięki temu, przebywając w tych wyższych energiach, mamy szansę właśnie na uzdrowienie. Więc tu pod tym względem warto by było w tym tygodniu robić swoje, popracować, otwierać się, a odpowiedź przyjdzie i ja mam takie poczucie tutaj, że ta jakaś decyzja czy jakiś pomysł, on się sam po prostu wyklaruje. Zobaczmy tutaj, co przy tej dwójce mamy. Problem się zakończy, dokładnie. Ten czas taki oczekiwania, tutaj to widzę, że jakieś blokady, jakiś czas, ten czas oczekiwania, coś, co powodowało takie zamieszanie mentalne u Was, kochane wodniki, to po prostu samo się skończy. Tak to czułam tutaj, dokładnie. Ale też potrzeba tutaj podniesienia Waszych wibracji. Jeżeli chcesz, by było spełnienie, o którym mówi ta karta, to wejdź w energię spełnienia, czyli już bądź wdzięczny. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, kochane wodniki. Niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Ryby. Co dla naszych kochanych rybek? Ryby słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was? Rybki, co dla ryb? Jakie energie, jakie potencjały dla Was na czas od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku? Ryby, 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. Głupiec. Szóstka denarów, wisielec, rada, siła. Mocne karty macie i jeszcze mag z przełożenia. A z magicznej talii, przeznaczenia dla rybek mamy. Oczekuj poprawy. No i jak najbardziej. Oczekujcie, kochane ryby, poprawy. Pamiętajcie, że wiara czyni cuda. Wróćcie do czytania na początku filmu. Tam więcej o tym mówię. A ta energia poprawy też się wiąże z tym u Was, że będziecie po prostu bardzo konkretnie działać, będziecie brać sprawę w swoje ręce, będziecie tworzyć, będziecie kreować. Bardzo, bardzo dobra energia. To nie jest, kochane magii, kochane ryby magii, kochane ryby, to nie jest czas na to, żeby nic nie robić. Owszem, koniec tygodnia może przynieść u Was taki czas, bo jest karta wisielca na koniec, ale tu mam takie poczucie, że trzeba
trzeba się wysilić, jest karta siły, trzeba zadziałać, brać sprawy w swoje ręce, jak to się mówi, dać siebie wszystko w pewnym sensie, ale też ze świadomością, że mam tę moc. To jest ten mag ma moc. To tutaj trzeba w to uwierzyć, trzeba w to po prostu wierzyć, że masz moc sprawczą, że to, co zrobisz, to przełoży się na konkretne wyniki. I te wyniki tutaj będą, bo po pierwsze jest szóstka denarów, prawda, która jest energią tego przepływu, wpłaty, wypłaty, wpłaty, wypłaty, czyli dajesz, bierzesz, ale też z ludźmi, prawda, ogólnie też w ten sposób. Karta, też ta karta bardzo często po prostu mówi o wprowadzeniu takiej równowagi w życiu, że to, czego potrzebowałeś, tej poprawy, że ona po prostu przychodzi. Więc i też takie duże szczęście, duże takie właśnie, taka pomyślność, taki dar, można powiedzieć, że coś tutaj. I to do tego jeszcze, to może być zupełnie jakaś nowa rzecz, bo mamy kartę głupca, czyli też ta karta może wskazywać, że sposoby realizacji tych wszystkich rzeczy u ciebie mogą być zupełnie nowe. I też bym tutaj w pewnym sensie szła trochę na żywioł, bo jeśli chodzi o realizowanie tu tych wszystkich rzeczy, jakichś planów, czy zawodowych, czy jakichś innych. Za to mamy też na koniec tygodnia, znaczy no tak to tutaj widzę, jest karta wisielca, więc być może cała ta sytuacja pokaże ci, kochana rybko, że czasami działając tak, jak to się mówi, z głupia frant, po prostu idąc na żywioł, na takiej zasadzie zobaczymy, co z tego wyniknie, ale też działając po nowemu, nie po staremu, tylko po nowemu, właśnie różne sprawy potrafią ruszyć. I w momencie, gdy to wszystko się już dzieje, to macie tutaj tak naprawdę, odnoszę takie wrażenie, że ta karta z jednej strony może mówić, że będziecie mogły troszeczkę sobie przystopować z tą aktywnością, bo sprawy będą się kręciły same, prawda, też tutaj, ale też karta wisielca może mówić mi o takiej realizacji, że pewne rzeczy nagle siądziecie sobie gdzieś tam i zrozumiecie, że nie muszę się trzymać starych schematów działania. Mogę spróbować inaczej. Mogę spróbować tak jak właśnie w co wierzę. Zaktualizować swoje rzeczy, swoje sposoby myślenia. Zadziałać po prostu po nowemu. Zupełnie pójść inną drogą, a uzyskać jeszcze lepsze efekty. Prawda? Tu to jest tak jakby, kochani, takie słuchanie tego swojego instynktu w tym momencie. Tak to tutaj to jest ta wiara płynąca z tego instynktu. Coś wam tutaj będzie potrzebne, nawet bym powiedziała nawet ciało, bo karta siły to często też mówi właśnie, że gdzieś was będzie pchało, żeby zrobić tak, a nie inaczej. Słuchajcie siebie wewnętrznie. Dzięki temu też wiele rzeczy w tym tygodniu po prostu zrozumiecie, a też wisielec może tutaj mówić o odpoczynku po prostu po intensywnym tygodniu pracy. Także też pamiętajcie o tym, żeby się nie zajechać po prostu, bo tutaj w tym tygodniu może u was się dużo, dużo intensywnie dziać. Oczekujcie poprawy, to już jest waszym udziałem. Wszystkiego dobrego, kochane ryby. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Baranki. Co dla naszych kochanych baranków, jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku. Baranki kochane, co tutaj dla was. Barany, 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. Królowa kielichów, wieża i piątka denarów. Rada Król Denarów.
karta maga. Zobaczmy, co się tutaj u Was, kochane baranki, pokaże. Z kart przeznaczenia. Bądź uważny. Bądź uważny. Ok, jeszcze sobie zobaczę. Tutaj wieża, piątka denarów. Dwójka kielichów. Ja bym powiedziała tak. Może być w tym tygodniu dla Was potrzebna ta uważność, o której mówi tutaj karta przeznaczenia, żebyście, jak to się mówi, miały oczy dookoła głowy z jednej strony. Druga rzecz, zwróćcie uwagę, co możecie zrobić, co możecie tak jakby naprawić w swoim otoczeniu. I mam wrażenie, że może chodzić o jakieś konkretne relacje, jakieś konkretne sytuacje, które tego mogą wymagać. Mimo wszystko, bo no tak się karty macie takie dosyć trudne, kochane baranki, bo jest karta wieży, która jest tutaj kartą w samym środku, więc mówi o tym, że jakaś sytuacja, jakieś być może wydarzenie w pewnym sensie troszeczkę może was, wami tak jakby tąpnąć, no. Ale mam takie poczucie tutaj, że tak się chwilę muszę zastanowić nad tymi kartami. Bo cały czas patrzę na energię anielską, energię wiary. I tutaj u Was, drogie baranki, pokazuje się jakaś potrzeba też zmiany odnośnie podejmowania być może jakichś decyzji, odnośnie działania, które sprawia, że do momentu, dopóki tego nie zmienicie, nie zrobi się właśnie tutaj ta przemiana, taka restrukturyzacja, czyli same po prostu nie zdecydujecie się na to, to może to postępowanie przynosić wam po prostu straty. Więc może tu chodzić o kogoś, bo jest dwójka kielichów, ale też może być jakaś wewnętrzna niezgoda na coś w sobie. Więc też oczywiście dla niektórych może to być jakaś kłótnia z kimś, po której sytuacja się popsuje, więc też na to uważajcie, no bo jak dwójkę dociągnęłam, to może to być z kimś kłótnia na przykład. Znaczy w sensie takim, bo ja zapytałam się, w jakiej sferze, o co tutaj chodzi przy tej wieży. Jeszcze zobaczę sobie tutaj tą piątkę denarów, jeszcze dociągnę. Siedem buław, no upartość w pewnym sensie. No tutaj pokonanie własnych oporów. Mam takie wrażenie, że jeśli na przykład byłaby z kimś jakaś kłótnia, to poprzez takie właśnie uparte trwanie przy swoim możecie właśnie ponosić jakieś straty. Jeśli na przykład nie będziecie działać w jakiejś sprawie, nie będziecie bardziej samodzielne, to też tutaj mogą pojawić się właśnie jakieś straty. Tutaj trzeba by było być bardziej takim elastycznym mimo wszystko. No i też bym powiedziała, po prostu nie bać się. Nie bać się zostawić tego wszystkiego w pewnym sensie, można powiedzieć, bo królowa kielichów, można by było powiedzieć, że do kogoś macie serce, prawda? Że ktoś tutaj może właśnie, znaczy, że może inaczej, że wy chcecie dobrze po prostu, bo to jest królowa kielichów, że wy chcecie dobrze, i ale tutaj
Tutaj nie chodzi o to właśnie, żeby po prostu jakiś status quo zachować. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby trochę gdzieś tam walnąć pięścią w stół, czy jakoś konkretniej zadziałać, ale w uważny sposób. Tutaj pamiętajcie, że jest tutaj ta energia bycia uważnym. No. Może być tak, że jakieś wydarzenie zmusi was do tego, żebyście troszeczkę zmieniły swoje podejście do danej sytuacji. I to mogą być różne rzeczy dla innych. Dla jednych to mogą być relacje, dla innych relacje też zawodowe mogą być, jak najbardziej. Król denarów jako rada. Więc oczywiście może to być ktoś, jakaś konkretna osoba, która w danej sytuacji może wam po prostu pomóc. No, król denarów zazwyczaj pomaga albo finansowo, albo w jakikolwiek inny materialny sposób. Jest takim oparciem, jest kimś takim, kto może pomóc. Druga rzecz, król denarów to może być dla was informacja, żebyście zaczęły się cenić, żebyście wy zaczęły stąpać mocno po ziemi, prawda? Żebyście zwróciły uwagę też na to, w jaki sposób funkcjonujecie, że coś tutaj być może nie widzicie, żebyście teraz były uważne, bo jakieś ważne informacje są po prostu, idą tak jakby do was i to trzeba przyjąć, no. Ta wiara, która czyni cuda, tutaj może być bardzo, bardzo ważna, ale ogólnie tydzień dla was, kochane barany, bardzo wymagający się zapowiada. I jak zazwyczaj mówię, kieruj się sercem, prawda, to tutaj bardziej bym mówiła, kieruj się tym, co praktyczne. Bądź uważny, bądź konkretny. No. I też zwróć uwagę, jakie są twoje przekonania. To też tutaj jest bardzo ważne, bo myślę, że tutaj trzeba zrobić, karta wieży też może właśnie mówi, że tutaj trzeba taką rewolucję zrobić odnośnie przekonań, które sprawiają, że gdzieś tam w jakiejś sferze twojego życia jest jakiś brak. Więc czy to w relacjach, czy zawodowo, czy jak w jakikolwiek inny sposób, w jakiej innej sferze, możesz cały czas obstawać przy starych wzorcach, przy starych rzeczach, zapierać się po prostu. Najwyższy czas to zmienić. I też zobaczyć siebie, swoją sprawczość, swoją siłę. Mam wrażenie, że nie dostrzegasz tego, kochany baranku, jak wiele możesz, jak wielką moc w sobie możesz mieć. Dlatego bądź uważny i dojrzyj. Dojrzyj to, co jest istotne. Wtedy może zrobisz jedną wielką rewolucję i sprawy ruszą do przodu. Pozdrawiam serdecznie, kochane baranki. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Byki. Co dla naszych byczków? Jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku. Byki, 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. 8 kielichów, rydwan i 5 buław i cesarz jako rada i królowa mieczy z przełożenia. No i zobaczmy, co tutaj u was się pokaże z kart przeznaczenia. Co dla byków? Potrzebujesz wyciszenia. Może tak być trochę, że w tym tygodniu mogą być takie momenty, gdzie tego wyciszenia po prostu będziesz potrzebować, bo mam wrażenie, że tutaj się będzie bardzo dużo działo. Ta królowa mieczy to też jest taki moment,
No to jest, to jest ta energia wizji, prawda? To jest też, też to wyciszanie, między innymi medytacja jakaś, w pewnym sensie też tak może być, podjęcie jakiejś decyzji, tak żeby się, jak ktoś mówi, w głowie poukładało. I myślę, że to jest taka podpowiedź dla Was na ten tydzień, żebyście, kochane byki, znalazły taką chwilę dla siebie, żeby po prostu usiąść gdzieś, nawet wracając gdzieś na jakąś ławeczkę, na chwilę usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, po prostu się na chwilę wyłączyć i poukładać sobie w głowie, żeby tak jakby te fusy, które, jak wiecie, jak się dużo dzieje, jak herbatę się zamiesza, to te fusy się krążą, więc trzeba pozwolić, żeby to opadło wszystko. I w tym tygodniu dobrze by było, żebyście znalazły po prostu na to czas. Wtedy, jak te fusy opadają, to robi się klarownie. I wtedy po prostu widzimy to, co najważniejsze. Jest energia w tym tygodniu, energia wiary, energia zaufania do życia, prawda? Wiara czyni cuda. To jest ten moment. To jest ten moment, żeby się na to otwierać, żeby to zobaczyć, żeby oczyma duszy tak jakby tę wizję tego, czego pragniemy, co chcemy doświadczyć, co chcemy, by w naszym życiu się pokazało. Wtedy właśnie możemy to zobaczyć i tak jakby wytworzyć też w pewnym sensie, poprzez wizję, poprzez wizualizację. Ale do tego też potrzebne jest wyciszenie. To wyciszenie tutaj u Was bardzo się przyda, bo mogą być w tym tygodniu takie punkty zwrotne dla Was. Jest ósemka kielichów, jest rydwan. Tu sprawy ruszą, te sprawy, które ostatnio miałyście takie dosyć trudne, kochane byki, ja pamiętam ze 2 tygodnie. Ostatnie to takie trudne karty były, a tutaj ewidentnie coś rusza u Was. Jest rydwan, który nadaje takiego dużego impetu temu wszystkiemu, co się dzieje. Jest ósemka kielichów, która też jest kartą bramą, która mówi, że po prostu idziemy dalej, zostawiamy za sobą te rzeczy, które nam się już nie przydają i pozwalamy sobie po prostu na działanie, na spełnianie swoich marzeń. Piątka buław też będzie oznaczać, że w tym tygodniu będzie się dużo po prostu działo, że wiele spraw, wiele sytuacji może wołać o Waszą uważność. Stąd ta aktywność może się tak mocno, mocno kłębić w tym tygodniu i dlatego możecie potrzebować tego wyciszania, więc zwróćcie na to uwagę. Też dla niektórych oczywiście, skoro jest rydwan w samym środku czytania, więc to naprawdę może być bardzo dużo takich momentów aktywnych realizowania swoich rzeczy, swoich projektów, swoich działań. Też być może dla niektórych po prostu podróże. Wyjazdy, podróże, też może tutaj się dużo dziać. Mogą być też osoby z podróży pojawiające się w Waszym życiu, przyjeżdżające do Was, więc jak najbardziej tutaj dużo, dużo tej energii gdzieś tam, jakiegoś wspólnego tworzenia czegoś też, bo też w piątce buław to może być też takie wspólne działanie, dążenie do tego, żeby razem coś robić i to jest też bardzo ważna rzecz. Radą jest karta cesarza. Podejmij decyzje, które tutaj może być w tym tygodniu jakaś bardzo ważna decyzja zostawienia czegoś, zamknięcia za sobą jakichś drzwi, pójścia dalej. Może to być u jednych osób, to mogą być jakieś sprawy w relacjach na przykład, żeby coś zostawić. Może dla innych w relacjach zawodowych, że już tutaj z tą osobą, z tym partnerem, partnerką zawodową już tutaj nie mam o czym gadać na przykład i idę dalej. Bo to jest dla mnie dobre, bo cesarz wie, co dla niego jest dobre i dla jego cesarstwa, prawda? Ale też może to być zostawienie za sobą jakiegoś sposobu myślenia, jakichś negatywizmów, jakiegoś sposobu życia też, prawda? Tu ta wiara, o której mówią aniołowie, wróćcie sobie do czytania na początku filmu, tam 2 minutki o tym dokładniej mówię. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby być w otwartości na to, co naprawdę chcemy w swoim życiu, co jest dla nas naprawdę ważne, co nas naprawdę buduje, prawda? No, więc otwierajcie się na to, co też sprawia, że możecie więcej, bo też karta cesarza to jest otwartość na zrobienie tego skoku w karierze na przykład, jakiś awans też jak najbardziej. Oczywiście
karta cesarza przede wszystkim radzi, żeby nie pozwolić, by ktokolwiek wpływał na to, co się dzieje w twoim życiu. Że to ty jesteś tym sterem, żeglarzem i okrętem, prawda? Więc też na to zwróćcie uwagę. Bardzo intensywny tydzień. Od was też zależy, w jakim kierunku ten rydwan skierujecie. Więc pamiętajcie, żeby znaleźć tę chwilę wyciszenia, żeby pozbierać myśli, żeby dobrze ukierunkować swoje życie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, kochane byki. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Bliźnięta. Co dla naszych kochanych bliźniąt? Jakie energie, jakie przesłanie? Jakie potencjały bliźnięta dla was na czas od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku? Bliźnięta. Osiem kielichów, królowa denarów i szóstka kielichów. Rada osiem mieczy i dziesiątka kielichów z przełożenia. Karta przeznaczenia dla bliźniąt. Przyjdzie rozwiązanie. No tak. To rozwiązanie może się tutaj wiązać z jakąś konkretną sprawą, która gdzieś tam, no, mam takie poczucie, że może się po prostu pojawić na początku tygodnia albo jeszcze w weekend tutaj, teraz poprzedzający, jakaś taka potrzeba zostawienia ze sobą tutaj jakiejś sfery życiowej, czy to spraw związanych z jakąś działalnością, czy może z jakiejś relacji. Coś tutaj będzie was wzywało, że chce lepiej, więcej, piękniej, radośniej, szczęśliwiej, po prostu wyjścia ponad, tak jak tutaj właśnie ona się wskakuje wyżej, po tę swoją gwiazdę idzie, prawda? Idzie, jak to się mówi, w kierunku tęczy, czyli w kierunku tego spełnienia. I najczęściej, no bo jest to energia, duża energia zmiany. Może to być kwestia też dla niektórych, na przykład zmiany trybu życia, sposobu funkcjonowania, jedzenia, pozostawienia za sobą czegoś, co po prostu wam nie służy. Dlaczego mówię o zdrowiu? Bo mamy królową denarów, a ona bardzo często właśnie przychodzi z tą energią uzdrowienia. Możecie szukać sposobu, żeby właśnie czuć się jak królowa denarów, czuć się właśnie szczęśliwie, zdrowo. Mówi się królowa denarów, mała cesarzowa. Ona ma wszystko, ale też opiekuje się właśnie, jak tutaj tego malutkiego jelonka ma, tam sarenkę, nie wiem jak to się... Po prostu jest troskliwa też, jest hojna, jest praktyczna w tym wszystkim, co robi też, prawda? Więc to jest takie świadome zaopiekowanie się sobą, swoimi sprawami, ale też znalezienie sposobu, żeby to prosperity tutaj u was było. I też ważną rzeczą tutaj dla was, kochane bliźnięta, dla niektórych osób też królowa denarów może wskazywać na obecność kogoś takiego w waszym życiu. Kogoś, kto właśnie pokaże wam też, co zrobić, żeby właśnie dotrzeć do tej przysłowiowej tęczy, do tego szczęścia. Że może wam po prostu to rozwiązanie tak jakby przynieść, powiedzieć. Ale też może tak być, że to wy po prostu znajdziecie poprzez ustawienie siebie właśnie w podejściu z taką troską i tak dalej, gdzie naprawdę poczujecie się bardzo, bardzo tacy, no, uzdrowieni w pewnym sensie.
Szóstka kielichów może to być też, bo tak, królowa denarów może to być ktoś też z przeszłości, ktoś powracający, też to może być ktoś, kto pomoże wam właśnie w takim momencie, ale szóstka kielichów też może po prostu oznaczać taki moment, że w pewnym sensie możecie wracać do, czy tak, zmieniając swoje obecne życie, wracać do rzeczy, czynności, zadań, statusów, które kiedyś były dla was ważne, które kiedyś były na pierwszym miejscu, tak jak wtedy, kiedy czułyście się naprawdę dobrze. I tak po prostu też może być. Do tego macie jeszcze dziesiątkę kielichów z przełożenia, więc dla niektórych może to być po prostu szczęście w jakiejś wspólnocie, w jakimś, czy w rodzinie, czy z ukochaną osobą. Mogą to być różnego rodzaju powroty, ale po wcześniejszej zmianie, po wcześniejszym zrozumieniu, że muszę po prostu pójść dalej i w nowy sposób zacząć to spełniać. Szóstka mieczy, która jest tutaj kartą radą, mówi o tym, żeby właśnie znaleźć to rozwiązanie, o którym mowa, to też trzeba po to po prostu wyruszyć, że to samo się tak jakby nie stanie. Może tutaj być dla niektórych konieczna jakaś przeprowadzka, bo w szóstce mieczy bardzo często się pokazują przeprowadzki. Też w szóstce mieczy często pokazuje się właśnie zmiana sposobu myślenia w momencie, gdy zmieniamy na przykład negatywne myślenie, myślenie w lęku, w ciągłych obawach i tak dalej, przechodzimy do właśnie tej wiary, że mamy to prowadzenie, że aniołowie nad nami czuwają i tak dalej, ale też sami po prostu poprzez pozytywne myślenie stwarzamy to pole do realizacji pozytywnych rzeczy w naszym życiu, to wtedy też nasza częstotliwość się zmienia i przychodzą te właśnie rozwiązania, przychodzą te opcje, szanse, możliwości na zrobienie tego kroku do przodu i uniknięcie wcześniejszych problemów, kłopotów. Więc tutaj dla was, kochane bliźnięta, bardzo ciekawy czas, który, dzięki któremu poczujecie się po prostu lżej, poczujecie się bezpiecznie i wasze sprawy po prostu będą szły do przodu. Tutaj właśnie to rozwiązanie, które się pojawia, może dać wam też tutaj tak dużo takiej lekkości, radości, może powrotu też do czegoś, co było kiedyś, a nie było później do tego dostępu. Teraz być może to po prostu zmienicie, znajdując właśnie to rozwiązanie. Życzę wam, żeby tak się właśnie stało. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Raczki. Co dla naszych kochanych raczków? Jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 26 sierpnia do 1 września 2024 roku? Raczki, 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. 7 denarów, król buław, 9 mieczy, rada, paś mieczy i karta maga z przełożenia. I zobaczmy teraz, co tutaj u raczków się pokaże. Z kart przeznaczenia dla raczków. Bądź szczery. Energia szczerości pokazała się tutaj jako bardzo ważna w tym tygodniu. Pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą jest bycie szczerym wobec siebie, bo każdy wie, że czasami potrafimy nawet siebie sabotować, więc tutaj ważną rzeczą jest, żeby być szczerym wobec siebie, ale też szczerym wobec innych osób, z którymi przyjdzie wam się w tym tygodniu spotykać. Pamiętajcie też, że ważną energią w tym tygodniu jest energia wiary.
karta anielska, która nam tutaj przyszła, właśnie mówi o tym, że wiara czyni cuda. Wróćcie sobie do czytania na początku filmu, tam więcej o tym mówię, ale poprzez właśnie tę wiarę i takie patrzenie właśnie z wewnątrz na zewnątrz, bardzo pięknie tutaj możecie sobie po prostu wprowadzić bardzo dobrą energię. Też dokonać być może pewnych zmian. Jest karta maga z przełożenia, więc myślę, że w ten tydzień możecie wchodzić dosyć tak intensywnie, mając dużo pomysłów na to, co po prostu zrobicie. Jednakże mam takie poczucie, że jeśli będziecie się zbytnio popędzać, to trochę możecie tutaj jakimś bólem głowy to na koniec, jak to powiedzieć, zapłacić, nie wiem, po prostu coś takiego może się gdzieś tam przydarzyć, jakieś takie po prostu zmęczenie i gdzieś możecie mieć taką potrzebę, żeby po prostu odpocząć i tego bym Wam życzyła, więc nie ponaglajcie siebie za bardzo. Siódemka denarów też nie jest kartą, która by wskazywała na jakieś takie intensywne działania. Król buław może wskazywać na jakąś bardzo konkretną osobę, która na przykład od Was może wymagać, zrób to, zrób tamto, działaj, tutaj już jedziemy, robimy coś tam. A może tak być, że Wam się wcale tego nie będzie chciało, że raczej byście na przykład chciały bardziej, nie wiem, posiedzieć sobie, odpocząć, przemyśleć swoje sprawy. Siódemka denarów to zawsze jest taka energia, gdzie warto po prostu troszeczkę przystopować, prawda? Rozejrzeć się dookoła. Owszem, zrobić takie najpotrzebniejsze rzeczy, prawda? Ale nie jest to energia tak jak z którą przychodzi król buław, który idzie szturmem, zdobywa swoje, prawda? Więc może tak być, że jeśli macie koło siebie kogoś takiego jak król buław, kogoś, kto intensywnie działa, albo wy będziecie same sobie narzucały, żeby po prostu muszę to zrobić, bo to król buław, on idzie przez ego, czyli po prostu muszę to zrobić, muszę to dokończyć, coś tam. No to w tym momencie możecie właśnie zapłacić za to właśnie później takim zmęczeniem, bólem głowy, nie ma problemem z zaśnięciem i tak dalej, więc tutaj też tego, czy jakimiś takimi zmartwieniami, jakimś na przykład, że ach, nie udało mi się, że miałam coś tam, a nie zrobiłam wszystkiego. Ten tydzień bardziej dla Was się zapowiada na właśnie, żeby tak bardziej mimo wszystko na spokojnie ten tydzień potraktować. Być szczerym wobec siebie, mierzyć siły na zamiary, tak to widzę. Więc też radą jest paś mieczy, który przede wszystkim mówi tutaj, że jeżeli będzie ktoś na ciebie naciskać, to po prostu powiedz. Tylko postaraj się to zrobić w jakiś delikatny sposób, bo paś mieczy to po prostu czasami potrafi nie przebierać w słowach, więc tutaj uważajcie, żeby też nie było to na takiej zasadzie, ale konkretnie utnijcie jakiś temat, coś co Wam nie będzie pasowało, coś co... Tak jak tutaj była mowa, właśnie bądź szczery. Jeśli coś nie będzie pasować, to po prostu powiedz, bo jeżeli zaczniesz coś robić, wejdziesz w coś, co tobie nie będzie pasowało, a ktoś będzie naciskał, to potem będziesz sam tego raczku żałować. Będziesz się z tym źle czuć. I będziesz się fizycznie być może i źle czuć. No, więc tutaj na to zwróć uwagę w tym tygodniu, żeby po prostu być szczerym i ze sobą, i z innymi osobami. Zwłaszcza w takich sytuacjach, gdy ktoś by na ciebie gdzieś nacierał, żebyś koniecznie robił to czy tamto, lub sam byś sobie taką dyscyplinę narzucał. Uważaj, nie rób sobie tego. Pozwól sobie mimo wszystko na spędzenie tego tygodnia tak, żebyś czuł się z tym dobrze. Wszystkiego dobrego. Kochane raczki, niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Lwy. Co dla naszych kochanych lwów? Jakie energie, jakie potencjały, kochane lewki, dla Was? Na czas od 26 sierpnia do
1 września 2024 roku. Kochane lwy, co dla Was? Lwy, 26 sierpnia, 1 września 2024 roku. Diabeł, czwórka denarów i ósemka mieczy. Jaka rada? 9 buław. I kochankowie z przełożenia. No i zobaczmy jeszcze, jak ten ostatni tydzień przed nowiem tutaj się, karta przeznaczenia, jaka będzie dla Was na ten tydzień. Potrzebujesz więcej czasu. Ja myślę, że to potrzebowanie więcej czasu u Was może wskazywać na jakąś taką odrobineczkę potrzeby takiego, bo jest, słuchajcie, jest czwórka denarów przy karcie diabła. To jest tak jakby coś było ciekawszego, ważniejszego, coś, przy czym byście się czuły, coś, co Was ciągnie, jakaś sytuacja, która będzie Was zatrzymywać w domu, w sprawach Waszych, prywatnych jakichś. To może być jakaś konkretna osoba dla niektórych. Dla innych to może być jakaś rzecz, którą lubią robić właśnie same, będąc w domu. I żeby właśnie tutaj taka energia, no potrzebuję więcej czasu tutaj, dajcie mi trochę spokój, nie róbcie mi tutaj zamieszania. Także tutaj ja bym powiedziała tak, że niektóre lwy w tym tygodniu mogą mieć jakieś opóźnienia, mogą mieć jakieś sytuacje, w których jakieś będzie tysiąc innych spraw, które bardziej Was będą pociągały niż to, co macie do zrobienia. Dziewiątka buław jako rada mówi jednak weź się, drogi lwie, za to, czego, co masz do zrobienia, żeby nie robić sobie większych opóźnień. No czasem tak, kochani, jest. Macie do tego jeszcze kartę kochanków z przełożenia, więc to jest dokonywanie wyborów. Kierujcie się sercem tutaj przy tych wyborach, bo w momencie, gdy po prostu nie znajdziecie odpowiedniej ilości czasu na to, żeby zrobić to, co trzeba zrobić, wykonać swoje obowiązki, doprowadzić do końca jakieś sprawy, to możecie wprowadzić do swojego życia niezłe zamieszanie, z którego ciężko może być Wam wyjść, bo w pewnym momencie inne sprawy mogą stać się tak bardzo pociągające, lub jakieś sytuacje, czy jakieś kontakty z innymi osobami mogą być tak po prostu pociągające, że może to wprowadzić do Waszego życia taki niezły, no, takie niezłe zamieszanie, niezły kołowrotek. Więc planując różne rzeczy, uwzględniaj sobie duże zakładki czasowe i też czy umawiaj się, ustawiaj się odpowiednio w takim czasie, żeby naprawdę móc się spotkać, żeby naprawdę to mogło dochodzić do skutku, żeby potem nie było, no nie wiem co mam zrobić. Ja sobie tutaj jeszcze do tego, do tej ósemki mieczy dołożę kartę, zobaczę, jak Wy sobie z tym poradzicie. Oczywiście tutaj ta wiara czyni cuda, którą mamy, to tutaj jedynie, biorąc pod uwagę te karty, to jedynie proście swoje anioły, żeby właśnie pomogły Wam to wszystko spiąć, tak jakby, żeby tego zamieszania po prostu nie było. No tutaj jednym słowem trzeba naginać czasoprzestrzeń, kochane lwy. Dobra, zobaczmy, co tutaj przy tej ósemce dalej. Eremita, no ja powiem tak, może będziecie musiały robić po nocach coś, bo eremita też często pokazuje robić po swojemu, robić, iść swoją drogą, działać. Może też tutaj dla niektórych lwów karta eremity może po prostu oznaczać, że ktoś Wam tutaj doradzi, ktoś Wam tutaj pomoże
wesprze was jakimś dobrym słowem na zasadzie rozwiązania po prostu jakiegoś. Więc może tak być, że żeby rozwiązać wszystkie swoje sytuacje, problemy z jakieś, czy jakieś zobowiązania i tak dalej, będziecie potrzebować tego czasu więcej, ale mam takie poczucie, że znajdziecie tutaj ten sposób, że uda wam się taką tą trochę tą taką degrengoladę gdzieś tam rozsupłać. Jeszcze sobie tutaj jedną kartę położę. Tak, wymyślicie coś. Dobra. Kochane lwy, wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień i zastanówcie się też jeszcze nad jedną rzeczą. Co was tak pociąga? Co was tutaj tak kręci? Co chce was odciągnąć od tych jakichś waszych obowiązków? Oczywiście karta diabła nie musi wcale oznaczać, nie musi mieć od razu jakiejś konotacji takiej negatywnej, bo może to być jakaś pasja na przykład. Coś, co tak was ciągnie, że może warto by było znaleźć tego czasu więcej też, tak to wszystko rozplanować, żeby nie tworzyły się takie sytuacje zamieszania jakiegoś. No. Wszystkiego dobrego, kochane lwy. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Kochani, dziękuję pięknie za kolejny tydzień, że zaglądacie do mnie tutaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ściskam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!